Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Niektórzy z uczonych w piśmie i faryzeuszów rzekli do Jezusa: Nauczycielu, chcielibyśmy jakiś znak widzieć od Ciebie. Lecz On im odpowiedział: Plemię przewrotne i wiarołomne żąda znaku, ale żaden znak nie będzie mu dany prócz znaku proroka Jonasza. Albowiem jak Jonasz był 3 dni i 3 noce we wnętrznościach wielkiej ryby, tak Syn Człowieczy będzie 3 dni i 3 noce w łonie ziemi. Ludzie z Niniwy powstaną na sądzie przeciw temu plemieniu i potępią je, ponieważ oni wskutek nawoływania Jonasza się nawrócili. A oto tu jest coś więcej niż Jonasz. Królowa z południa powstanie na sądzie przeciw temu plemieniu i potępi je, ponieważ ona z krańców ziemi przybyła słuchać mądrości Salomona, a oto tu jest coś więcej niż Salomon. Żądanie znaku od Boga często przybiera formę wystawiania Go na próbę. Relacja z Bogiem opiera się na wierze. Kiedy pojawia się niedowierzanie, pojawia się również pokusa wystawiania Boga na próbę. Właśnie takiej pokusie ulegli uczeni w piśmie i faryzeusze, o których dziś opowiada nam dobra nowina. Jezus uczynił bardzo wiele znaków i cudów, ale to było za mało, aby uczeni w piśmie i faryzeusze uwierzyli. Oni nosili w swoich głowach inne wyobrażenie o Mesjaszu, co ostatecznie spowodowało odrzuceniem Chrystusa i zgładzeniem Go rękami Rzymian. Sam Jezus zapowiada fakt swojej śmierci i zmartwychwstania. To właśnie oznaczają słowa: żaden znak nie będzie mu dany, prócz znaku proroka Jonasza. Jonasz jest typem, figurą, czyli zapowiedzią Jezusa. Prorok został pożarty przez wieloryba, a po 3 dniach w sposób cudowny zostaje uwolniony z jego wnętrzności. Na jego wzór Mesjasz ma być zamknięty we wnętrznościach ziemi przez 3 dni, a następnie zostać w sposób cudowny uwolniony z mocy śmierci. Zmartwychwstanie będzie niepodważalnym dowodem boskiego posłannictwa Chrystusa. Zmartwychwstanie Jezusa jest do dziś fundamentem naszej chrześcijańskiej wiary. Czy wierzę, że Jezus jest Mesjaszem, Synem Bożym? Czy na tej wierze buduję swoje życie i relacje z Bogiem? Czy może ulegam pokusie wystawiania Boga na próbę, uzależniając swoją wiarę od spełnienia przez Boga moich oczekiwań? Jeśli modlimy się: nie wódź nas na pokuszenie, to i my sami nie wystawiajmy Boga na pokuszenie.